otrzymaniu propozycji prowadzenia tego kontraktu przyznaję, że byłem zaskoczony. Byłem w trakcie pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora kontraktu na Warszawie Zachodniej, ale przyjąłem to wyzwanie i obecnie jestem zadowolony, że mogę znowu prowadzić kontrakt w własnym zakresie. Regalica jest kontraktem prowadzonym wspólnie z Dywizją Infrastruktury. Są tam liderem na tym kontrakcie. Również wspomagamy się tam Mostosalem Kraków. To jest coś, co nas odróżnia. Wcześniejsze kontrakty prowadziliśmy jako DBK sami. Jeśli chodzi o zakres kolejowy na Regalicy, to jest to około 1/3 kontraktu. Musimy tam przebudować most, który obecnie jest jednotorowy. Wybudowujemy nowy, równolegle dwutorowy. Przebudowujemy stację Podjuchy, Szczecin Podjuchy i szlaki dojazdowe. W sumie jest to jedynie 12 km torów i 24 rozjazdy. Nie zapowiada się to na nic skomplikowanego. Skomplikowany jest harmonogram robót plus dostępność torów. Na Regalicy czymś, co wyróżnia ten kontrakt, jest most, który musimy niestety zdemontować, ale jest to jedyny w Europie czynny most kolejowy zwodzony. Jest to konstrukcja ponad 100-letnia, niemiecka i działa do dziś, jest podnoszony codziennie 2 lub 3 razy. Zatrzymania ruchu kolejowego później wiążą się ze zwiększonym natężeniem jego ruchu i z naszym brakiem dostępności do torów. Wyzwaniem na Regalicy obecnie jest obecna sytuacja geopolityczna. Jesteśmy w najbliższym otoczeniu, czy też na wjeździe do portu szczecińskiego, gdzie wiadomo, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie przewożone jest m.in. teraz pszenica, czy też inne zboża. W drugą stronę przywożony jest drogą morską węgiel i w głąb Polski są wzmożone transporty węgla, co bezpośrednio wpływa na utrudnienia naszej pracy. Z tym na pewno musimy sobie poradzić i będziemy sobie radzić.